Mam na imię Aliona, jestem studentką Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. A w zeszłym roku wygrałam konkurs im. Marii Dokowicz w kategorii projektowej. Znaczenia przeznaczone generalnie do spełnienia naszego doświadczenia formy. Były robione z osobami niewidomymi, od których dużo się nauczyłam w kwestii dotyku. Możemy łączyć sobie glinę, która nie jest poszkliwiona, czyli nie jest gładka, jest bardziej szorstka i wprowadza nas zupełnie inne doświadczenia taktylne niż na przykład jak porcelana, która już z takiego założenia jest czymś bardzo przyjemnym, gładkim, takim kremowym, wręcz, nawet miękkim bym powiedziała, ponieważ to jest bardzo taki twardy materiał. Każde naczynie jest ogólnie bardzo otwarte do interpretacji, więc możemy go złapać w taki sposób, który nam będzie wygodnie. W zależności pewnie też od naszego nastroju możemy zmieniać te naczynia, które będą bardziej obłe, bardziej bezpieczne i przyjemne. Niektóre będą po prostu bardziej stabilne, że się jak postawi, to na pewno się nic nie przewróci, nie wyleje. Czy na przykład są rozszerzone po podstawie. Nasza ręka się w tym też zazębia, jest bardzo przyjemna, możemy to głaskać i przez te fale się uspokajać. Te naczynia były właśnie badaniem formy i tego, w jaki sposób coś trzymamy i o tym zapominamy. W sensie, że jak zamykamy oczy, właśnie to był ten początek, jak projektowałam formę, że jak zamykamy oczy, to co by to mogło być, jakby to przyjemne mogło być, co odczuwamy. Teksturowość, która wciąż gdzieś mi tam towarzyszy w tych projektach, jest kolejnym krokiem, który mogę przełożyć na już bardziej świadomie zaprojektowane naczynia, prawie świadomie połączone. Początkiem była glina, która jest w sumie bardzo prostym materiałem do zostawienia tego odcisku. I tak naprawdę mówię, że glina ma pamięć, tą pamięć dotykową i to, że nasze ciało faktycznie zostanie w tej glinie. I z tego akurat ta glina i ten odcisk naszego ciała, tego w jaki sposób ją trzymamy, powstała cała koncepcja tych naczyń. Przez to właśnie w pracy z osobami niewidomymi, którzy są bardzo wyczuleni na ten dotyk, miałam możliwość popracować z kształtem i z formą. Mam wiele takich mniejszych projektów, gdzie zostały odciśnięte właśnie ich doświadczenia dotykowe. I powiedziałabym, że akurat z nimi znalazłam dużo nieoczywistych takich kształtów, zazębień, które są przyjemne dla naszej dłoni, a my tego nie zauważamy. Najważniejsze było to, że pierwszą częścią zadania, które właśnie w trakcie warsztatów pomogło mi wykonać, było zrobienie kształtu abstrakcyjnego, który jest wygodny do trzymania. I ten kształt miał wielkość mniej więcej 2 pięści, ogólnie kształt gliny, który właśnie był tym początkiem. Jednym z moich ulubionych jest ten kształt, który jest dość nieokreślony. Jest po prostu czymś, co jest wygodne do trzymania. Może znaleźć wiele sposobów na lokowanie ręki, gdzieś schowanie tego palca. Na przykład ma taką określoną wnękę, która też nam się kojarzy z bezpieczeństwem. Tak jak się trochę chowamy, jak czegoś się boimy, jak jesteśmy na przykład dziećmi, to chowamy ręce w kieszeni, co nam też zostaje dotychczas. Po wykonaniu tych kształtów abstrakcyjnych poprosiłam o wykonanie kształtów naczyń do picia. Właśnie jak mówimy o kształcie naczynia do picia, które też miało mieć wielkość tych 2 pięści, czyli to wyjście od gliny było wielkością 2 pięści, to mi się okazało, że prawie każdy zrobił naczynie dość podobne do tego, co już istnieje. Oczywiście miało pewne zmiany, które są wygodniejsze, które są takie preferowane, że mniejsze uszko albo jakiś inny kształt, bardziej smukłe, wydłużone. Najważniejsze
najważniejszymi kształtami dla mnie właśnie były te kształty abstrakcyjne, czyli na przykład coś takiego, co w sumie jest dość nieoczywiste, ale jest przyjemne. Rękojeść, podobna na rewolwer zresztą, a jest bardzo wygodna właśnie w takim trzymaniu. Ten obiekt, który możemy trzymać tak naprawdę na wiele sposobów, zazwyczaj to jest tak, że te palce wkładamy do tej części i jeden większy kciuk idzie gdzieś tu. Ja akurat mam tak, że wygodnie mi jest też trzymać jeden palec w tej części. Ten kształt, to takie zaokrąglenie, jest bardzo przyjemne do trzymania, do ułożenia tutaj ręki, palca. To już jest kształt naczynia do picia. Jednak osoba, która zrobiła ten kształt, jest osobą niewidomą od urodzenia. Więc to też było bardzo ciekawe, że osoba niewidoma od urodzenia potrafiła na przykład zrobić kota, kształt kota, który rozumiemy, jest kotem, a jednak dodatkowo był tak cudowny, to było po prostu coś niesamowitego w samym załamaniu tego kota, który leży. Tak samo jest w tym naczyniu, które nie jest na przykład, nie ma tej dziurki jak inne, czy na przykład to poprzednie naczynie, które jest takim, że ma tą ściankę jak mamy w zwykłych naczyniach, a jest po prostu formą zewnętrzną, nie ma żadnego jak niby otworu, ale się trzyma i jest przyjemne. Ten kształt był zrobiony przez pana niewidzącego, który ma też dysfunkcję ręki i pewne palce są krótsze, więc w pewnych momentach to ułożenie ręki jest inne. Jest też bardzo, bardzo było ciekawe to naczynie, to trzymanie za te łóżka w jakiś sposób. Mam łódkę. Jednak ta łódka też się okazała bardzo ciekawym punktem wyjścia, ponieważ można trzymać też na wiele sposobów. Coś w takim rodzaju. Te łóżka, albo to, że palec tu się jakoś lokuje, możemy trzymać w ten sposób. Właśnie szukać, po prostu szukać. Ten kształt to jest dość dużym kubkiem mężczyzny, bo dużo się w niego wlewa i akurat ta rączka, która w tym momencie jest też osobna, jest bardzo wygodnym kształtem do trzymania. Początki mojego projektu były właśnie z osobami niewidomymi i niedowidzącymi, w których badałam kwestię dotyku i takiej formy. Na samym początku stanowiłam, że jaka będzie forma, jeżeli zamkniemy oczy i czegoś dotkniemy? Niektóre formy są na tyle abstrakcyjne, na tyle dotykowe, że tam sama przyjemność stwarza dotykanie i patrzenie, w jaki sposób odcisnął się palec w jednym miejscu, w drugim, w trzecim i to jak możemy tego dotknąć. Żeby znaleźć odniesienie dla siebie do stworzenia form naczyń do picia, musiałam zaplanować pewne działania takie badawcze, już nastawione na same naczynia. I jednym z zadań było zrobienie formy abstrakcyjnej, która ma wielkość dwóch pięści, która była tak ograniczona bardziej do naszego naturalnego kształtu, że męska ręka jest większa, więc ta wielkość dwóch pięści jest takim określeniem dość i ograniczonym w jednym sensie i takim dość szerokim, bardzo dopasowanym do użytkownika. Drugą częścią warsztatów było właśnie zrobienie też kształtu wielkości dwóch pięści, jak już miałam to odniesienie, ale już naczynia do picia. I z tego względu, że padło hasło naczynia do picia, powstały formy, które się odnoszą w jakimś sensie do rzeczy, które były gdzieś tam wspominane, wykorzystane. Do skojarzenia na przykład z pewną przyjemnością picia małej arabskiej herbatki w takich szklanych naczyniach, więc mam też taki kształt. Albo dużego naczynia z potężną rączką, które ma być stabilne. To były też pewne kwestie, które są potrzebne w tym projektowaniu, w tym myśleniu o formie. Jednak też były naczynia, które istnieją z malutką modyfikacją. I dopiero po połączeniu tych dwóch abstrakcyjnych form, tego co jest pewne, co jest potrzebne i takie sugerowane przez użytkownika, że chce mieć na przykład bardziej pewną stabilność tego naczynia. I drugie, to co było po prostu piękną formą dotykową, taktylną, przyjemną, to właśnie połączenie dało mi podstawę do stworzenia naczyń eksperymentalnych do picia. Mam takie poczucie, że inne naczynie powiedzą inne doświadczenie. Dotyk był dla mnie takim
taką drogą intymności, którą połączyłam z formą użytkową tego naczynia z funkcją. I jest tu bardzo dużo wątków. Dotyk, który jest bardzo czuły, coś, co nie zauważamy tak naprawdę na co dzień, jednak od dziecka to jest coś, co nas uczy i prowadzi nas w pewne doświadczenie, coś gładkiego, ciepłego, miękkiego, albo coś szorstkiego, co może nas nawet zirytować. I później to naczynie, które jest tym przedmiotem, który bierzemy do ręki codziennie. To jest dość niezauważalny przedmiot. A przy okazji, jak szybko bierzemy to naczynie, musimy jeszcze obrócić i znaleźć tą rączkę, to też nas wprowadza pewne jakieś takie zakłopotanie, że tutaj nie jest potrzebne, bo ja chcę tylko zabrać jakąś formę, jakiś kształt i się napić. Trzecia rzecz, tego, że to naczynie, ta intymność się też łączy z naszymi receptorami, z naszymi na przykład wargami. Co jeśli ten moment dotykania do naszych warg, ta przyjemność odpicia z tego naczynia, przyjemność w ogóle spożywania napoju, rytuału picia napoju i sam dotyk, który nam się z czymś kojarzy, ta miękkość albo szorstkość sprawi w nas zupełnie inne odczucie. Myślę, że od eksperymentu to ma przejść na taką większą skalę, w której będziemy to mogli faktycznie tego doświadczyć tak na co dzień. Przy okazji też możemy wejść jeszcze do wnętrza, do muzyki, do zapachów, czyli tego, jak pijemy kawę, która pachnie, znaczenia, które specjalnie do tego zrobione, dostosowane. To może sprawić dużo więcej niż po prostu szybkie spożywanie kawy przy rozmowie i już. Od właśnie tych bardzo inwigorujących naczyń chciałabym przejść do produkcji już takiej przemysłowej, bardziej dostosowanej do pewnych powtarzalnych warunków, jednak z pewną zmianą, jeśli chodzi właśnie o szkliwa, o tą teksturę i wyłączenie matowego, błyszczącego koloru. W tym się urodzi właśnie projekt Kawa, który opiera na ceramice dla kawiarni. Współpracuję również z lokalną kawiarnią w Warszawie, gdzie mogę popytać baristów i mogę sprawdzić właśnie, jak to działa, czy to pasuje do ekspresu, czy to jest zupełnie użytkowe i dla klienta, który będzie spożywał i doświadczał tę kawę w tym kubeczku, oraz dla osób, które bezpośrednio pracują i potrzebują pewnej funkcjonalności. Pomysłem jest połączyć pewne kształty i formy, które są zrobione z różnych bylin, z różnej takiej tekstury, z na przykład matem i glancem, takim blaskiem, do samego kształtu, samej formy i sprawdzić, czy to nam odpowiada. Przez trzymanie tej formy, przez znalezienie tej tekstury możemy sobie wyobrazić taki sposób, doświadczenie. Moim na przykład faworytem jest połączenie też matu, czyli takich matowych powierzchni z błyszczącymi, z czymś, co jest bardzo gładkie, takie szybkie, przyjemne, oraz tego koloru. Albo połączenie doświadczenia kawy, na przykład cortado, które jest połączeniem espresso i takim mlekiem, odrobiną mleka tak naprawdę. I znalezienie do tego tekstury, która na przykład jest bardzo szorstka, gdzie nigdzie jest taki odblask, jest czarna, a przy okazji sama glina jest brązowa z domieszką takiej beżowej gliny, czyli taką właśnie domieszką mleka. Możemy połączyć dwie tekstury obok siebie i mieć już pewien wgląd do tego, jakie doświadczenie mamy, łącząc jedną, bardziej gładką teksturę z tą, która jest bardziej szorstka. Przy okazji mamy już kwestię koloru, czerń, która od razu nam się kojarzy z czymś bardziej takim twardszym, szorstkim, co możemy podrapać. I czymś, co jest bardzo mięciutkie, a jak drapiemy, to jest wręcz śliskie. Są połączeniem wielu tekstur, takich, które są przedrapane, takich, które są leciutko falowate, takich dziurek tak naprawdę stworzonych, które też poprzez swoją głębokość i wlanie tam szkliwa zmieniają kolor, co wpływa i na ten odbiór wizualny, i na taki odbiór dotykowy. Poprzez zmianę tych pionów i poziomów mamy zupełnie inne też doświadczenia taktylne, które są
inaczej odczuwalne. Bardzo fajny efekt dają połączenia różnych glin. To są brązy i beże wmieszane już w samą masę, a nie osiągnięte za pomocą szkliwa. To są takie różnice delikatne, dotykowe. Przy okazji to przejście od matu do szkliwionego obiektu, szkliwionej części jest czymś bardzo ciekawym. I wizualnie, i dotykowo. Też są szkliwa, które poprzez swoje właściwości bąblują i nie tylko szkliwa, również masy, co jest z jednej strony uważane za wadę, a z drugiej jest bardzo przyjemne dotykowo. Ta część wystawy jest poświęcona teksturom. Ogólnie teksturom, które znalazłam w domu. Podłoga, taka bardzo zwykła z polinoleum. Jedna z tych tekstur jest odlewem betonu, czyli po prostu powierzchni, która jest kropowata, bardzo nieustrukturyzowana. A druga powierzchnia jest taka druga tekstura. Jest odlewem ręcznika. I właśnie ta struktura ręcznika, która jest ogólnie dość podobna w takim odbiorze, też jest coś chropowate, coś jest małe i chaotyczne, a jednak ten ręcznik poprzez ustrukturyzowanie, jakiś taki system układania tych włókien daje zupełnie inne taktylne doświadczenie, jest bardzo przyjemne. Niesamowite, że niektóre tekstury wydają dźwięk, czyli to na przykład poruszanie się i wrażenie po prostu palca da takie leciutkie dźwięki wibracji. Widać pewne rysy, a jednak dodatkowo jest czymś tak nieoczywistym i tak przyjemnym, leciutkim, takie małe fale. Się od współpracy ze osobami niewidomymi i od badań dotyku, tego w jaki sposób trzymamy kształt, jak zamkniemy oczy, co będzie. Przechodzę od eksperymentalnych naczyń do picia, przez tekstury i przez dalsze poszukiwania na przekładający się na projekt bardzo przemysłowy, ceramiki dla kawiarni, to również prowadzę na Instagramie, to staram się wprowadzać ludzi do takiego myślenia, co jest, jak pijemy, jaki jest rytuał tego picia. I próbuję właśnie zmieniać to myślenie i doświadczenie w ceramice.